Okej. Okay. Skogitas. Ajajaja. Jest najada. Czy będziemy mieli dzięki niej... Może i będzie karta, co? Porozmawiajmy. Będzie, będzie. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o Wodianoi, runę ziemi, albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Żadna opcja mi się nie podoba. Chciałam kartę. Chciałbym na stałe zostać twoim pacjentem. Dobra, niech Chciałbym będzie. Chciałbym na stałe zostać twoim pacjentem. Wiedziałam, że się na to zdecydujesz. Mm. Zawsze, gdy do mnie przyjdziesz, uleczę twoje rany. Może dostaniesz przy okazji całusa. Dziękuję. Mam dla ciebie coś jeszcze. O. Ta czerwona wstążka to amulet, chroniący przed utopcami. Weź. A co jakbym miała już jedną na sobie? Już ją można dostać w 50 miejsce. Ale niech będzie. No dobra. To mamy z głowy. Tylko całusa. No właśnie. No właśnie. Też jestem zawiedziona. Wiedźma. Ja nawet nie wiem właśnie, gdzie jest kurde ta wiedźma. Byłam przecież w wiosce, nie widziałam jej. A pokaż mi na mapie? Gdzie to? Do wioski, no dobra. Niewdzięcznica, no dokładnie. Czyli tak, na pewno do wioski. Rybi kapłan, to też do sołtysa, okej. Okay. Dentysta to pewnie później. A, tutaj jeszcze do kapłana mogę podejść, okej. Okay. Zdobyłem uprząż i guślarka. Czy guślarka i wiedźma to jest to samo, czy nie? W sumie nie mam pewności. Ale mam spierzchłe usta, boże. Są okropne. Nie mogę wytrzymać z nimi, szczerze. Smutno mi. Dobra, kapłana tutaj widzę nie ma. Dobra, wyjebane na niego w takim razie. Idziemy do wioski i w wiosce chyba większość rzeczy załatwimy, tak mi się wydaje. Głupia zabawa. Chyba ty. Dobra, a z kogo jeszcze można wziąć tutaj kartę? Przejdę się chyba... Albo... Jakby to była prosta droga. Dobra, powiedzmy, że całkiem jest prosta droga. Wezmę sobie telefon. I wezmę sobie... Internety. Google. Tak. I weźmy... First Cards. Romance Cards. Jest. List of Romance Cards. I to jest chapter 4. Celinę już mamy. Lady of the Lake. Nie mamy jeszcze. Elf Woman też nie. I Woman from Village też nie. Czyli Lady podejrzewam, że później. A zaraz zobaczymy sobie elfkę i ten. Guślarka. Pokaż mi, gdzie ona. O, ona jest tutaj. O, no to rzeczywiście mnie tu nie było. Tutaj? Ano jest. Ja pierdzielę. Nie, gdzieś zagubiła dziewczyna. Abigail! Ona jest tutaj. Wow. Witaj ponownie, Geralt. Witaj, Abigail. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Miejscowi przyjęli mnie z otwartymi ramionami. A kto by tutaj był, jakby Abigail zginęła? Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Chcesz? Zdradzę ci ich największy sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść, według tajemnego przepisu starej guślarki. To maść krowy czempionki. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. No raczej.
Zdobyłem skarb skrzatów. Weź teraz uprząż i zanieś ją do kapliczki naszych skrzatów. Stoi tuż przy moście taki malutki czerwony świątek. Przyjdź następnego dnia i zobacz, czy skrzaty przyjęły podarek. Po czym to poznam? Zostawią ci w zamian jakiś dar. Coś cennego, symbolizującego przyjaźń lub szczęście. Zanieś to murarzowi. Jeśli będzie nosił ten symbol przy sobie, skrzaty przestaną go niepokoić. Bywaj. No nie bywaj, bo chcę z nią pogadać jeszcze. No nie mogę. Czego chcesz? No pogadać, Jezu, przestań. To ty zostawiłaś ogłoszenie na słupie? Tak, w sprawie zębów z jadarki. Potrzebuję 10 sztuk do eliksiru miłosnego. Eliksiru, powiadasz? Proszę, oto one. Dziękuję. Mogłabyś powiedzieć chociaż jakieś te... Coś jeszcze mogę z tobą pogadać? Czego chcesz? Dlaczego nie mieszkasz w wiosce? Dlaczego nie mieszkasz w wiosce? Musisz wszystko wiedzieć? Wiedźmy mieszkają za wioską, tak już jest. Będziesz musiał się z tym pogodzić. No dobra. Pamiętasz wtedy w jaskini? Geralt, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Przypomnij. Weź uprzejmie. Nie, dobra, to było. Dobra, dobra. No, to ciekawe podejście ma tutaj pani Abigail w takim razie, nie? Na początku tak mówi. Ajajaj. Dobra, to zaraz. Sołtys teraz, bo mamy dwie rzeczy do sołtysa. Proszę mi otworzyć. Open the door. Pawełku, miałeś iść sobie pograć, a nie usypiać. Co to ma być? Abigail trzeba znowu zaliczyć? No właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że ona za pierwszym razem powiedziała tak, jakby, że wiesz, że och, Geralt, ja na tobie tak bardzo polegam i tak dalej. A dała dupy tylko dlatego, że po prostu tego potrzebowała. A teraz nam mówi, że o, no, co było, to było i chuj tam, odczep się. Właśnie taka ona jest. Ładnie taka. Dobra, gdzie jest kurwa ten sołtys? O, okej. Master! Przychodzę w sprawie ogłoszenia. A, prawda, ogłoszenie. Co tam dla mnie macie? Jak to kobieta. Ładnie. 5 zębów Alpa. Tak stało w ogłoszeniu. Ależ one paskudnie wyglądają. Proszę. Dobra, dzięki. Coś jeszcze mam dla ciebie. Most. Czekaj, ale ja mam dla ciebie Wodianoja. Chcę pogadać o Wodianoja. Interes. Ano. Macie... Ludzie mówią... Nagroda ja... Przynieś mi... O, dobra, zabiłem jest. Ryboluda. O, najwyższy, co to jest? No jego łeb. Bierzcie 800 oranów i zabierajcie mi stąd to brzydactwo. Dobra. Bywaj. No teraz jesteśmy kwita. Czyli tak, jeszcze Alvin tutaj jest obok. A to jak wezmę? A no są niby bagna. Ty, ale to wygląda tak jakbym... Jakby mnie tutaj jeszcze nie było, czyli to chyba może być w 5. Tu w ogóle... Gdzie mnie wywaliło? W sumie wcale nie aż tak daleko od Wizimy, co? Ja myślałam, że to jest jakieś takie totalnie randomowe miejsce. A to jednak nie. O kurde, no... Nie wiem, jakoś wcześniej mam wrażenie, nie zwracałam uwagi na takie rzeczy. Dobra, Alina, Alvin... I w sumie tyle. Aha, i skrzaty zaraz. Dobra. Najpierw może Alvin. Najpierw zacznijmy od Alvina. W ogóle jestem ciekawa, jak ona robi maść na to, żeby włosy krowy czempionki były takie piękne, shiny i w ogóle. To czy nie może takich robić dla ludzi, żeby też były piękne?
Alina, a Alwina nie ma. Dobra, muszę się cofnąć, zobaczyć, czy on gdzieś tutaj nie łazi. Głupek. Sprowadzisz na nas kłopoty. Nic nie sprowadzę, uspokój się. Kowal. Ojej, zapomniałam. Kowal, wielbicielka. Gdzie może być Alwin? Zniknął. Po co ludziom piękne włosy? A po co krowie piękne włosy? Tym bardziej, jak ona powiedziała tylko, że o, krowa czempionka, super, rozmnożymy ją z jakimś tam bykiem. No, whatever. Nie? Czy nie? Ty, no nie ma Alwina, bo krowa jest czempionką. Celina, mogę z tobą pogadać? Tak. Bywaj. Ludzie nie są czempionkami. Fair enough. Kłaniam się nisko, panie Wiedźmin. Patrz, jaki ten... jaki... wychowany. O. Dobra, Alina, gdzie Alwina wziąłeś? Wzięłaś. O, szukam Alwina. Szukam Alwina. Ten chłopak jest jak żywe srebro, kręci się wszędzie. Jeśli nie ma go w wiosce, poszukaj nad rzeką. Alwin lubi tam chodzić. W takim razie pójdę nad rzekę. Dziękuję. Już się boję, co się z nim stało, naprawdę. Co cię sprowadza, Wiedźminie? A zapytajmy jeszcze o to. Alwin zachowywał się dziwnie? Rzeczywiście. Opowiadał jakieś straszne historie. Myślałam, że majaczy w gorączce. W ogóle, pamiętasz może, co bardzo ładny model jest Aliny. Bardzo ładnie wygląda. Straszne i piękne. O duchach skazanych na wieczną mękę przez nieszczęśliwą miłość. Podobają mi się te jej włosy. Romantyczne, wiem. Jej buźka. Dzięki, spróbuję z nim pogadać. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Nie ma go, to nie ma Olejga. Co to, twój syn? Twojej siostrze nie chodzi o Juliana. Lecz po prostu o bogatego męża. Celina bywa nieznośna, lecz wierzę, że gdy sama wyjdzie za mąż, zmieni się. Wiem, że Julian mnie kocha i żadna sprzeczka tego nie zmieni. Chciałam się upewnić, że z moim kochanym Julianem wszystko w porządku, ale nie chcę, by pomyślał, że się przejmuje. Dziękuję, Wiedźminie. Ach, kobiety. Czemu Celina? Pod względem wyglądu Celina ładniejsza? U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. Alina, Celina, no. Czemu czuję, że Alwin się w coś wpakował? O, jest, widzę go. Czemu on tam siedzi? Coś ma. Jest Alwina. Psa se znalazł. O, co to robi za jadarka? Czy zjadarka? Kurwa. Fryzura ładniejsza, sukienka ładniejsza, głos ładniejszy. Z głosem akurat tutaj się zgodzę, bo ma śliczny głosik. Taki delikatny, taki milusi, no. Zdechniesz kiedy? Fajnego psa sobie wziął, którego nie chroni, kuźwa. No i fajna mamusia Alina, która go zostawiła i właśnie by został zjedzony przez zjadarkę. Uratowałeś mnie. Strasznie się bałem. Już dobrze, jesteś bezpieczny. Wiem. Czemu bawiłeś się nad rzeką? Znalazłem rannego pieska. Shani mówi, że trzeba opiekować się słabymi i chorymi. Co mi strzeliło do głowy? Narażał, no. Misie, patysie? Może zamieszkamy razem? Co? Przynajmniej się nie oświadczyłem. Shani zasługuje na normalnego męża, który będzie o nią dbał, a nie włóczył się po świecie, nadstawiając karku dla kilku marnych złociszy. O kurde... Nie mam prawa narażać jej i Alwina. Jestem Wiedźminem. Chociaż czasami żałuję. I tęsknię.
No, jaki śliczny przerywnik. Ojejku. Mam dla ciebie prezent. To naszyjnik z Dwimerytu. Podoba ci się? Naszyjniki są dla bab. Ten jest magiczny. Odpędza złe sny. Zresztą ja też noszę naszyjnik. Amulet jak wiedźmiński. Super. Chciałbyś zamieszkać z Aliną i Julianem? Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca. Chodzi po polach i czegoś szuka. O, mnie też każe szukać, ale ja wiem, południca? Że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. A ty, Wiedźminie, nie chciałbyś zamieszkać wśród normalnych ludzi? Wiedźmini zostali stworzeni właśnie po to, aby chronić takich ludzi. Prostych, bezbronnych, zwyczajnych. Alwin, załóż naszyjnik. Spójrz mi w oczy. Zobaczysz tę swoją śmierć. O kurwa. Nie muszę z tobą o tym rozmawiać. Nie muszę cię słuchać. Nie jesteś nawet człowiekiem. Alwin! Czy teraz rozumiesz, czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralt, otwórz oczy. Zrozum. Alwin jest bezpieczny. Mogę się zająć innymi sprawami. Jak jest bezpiecznie? Jak przed chwilą, kurwa, pierdolił coś. Słucham? Chciałbym, żebyś przestał bawić się w Zabij Elfa. Geralt, proszę. Ja uwielbiam tę grę. I zawsze wygrywam. No prawie. Alwin. No dobrze. Już nie będę. Słucham? Znaleźć Juliana i ostrzec go? Czym? Jak się dostałeś do odmentów? Bawiłem się z Shani i nagle do domu weszli jacyś panowie. Jeden z nich miał okulary i używał dziwnych słów. Nic nie rozumiałem. Co było dalej? Shani strasznie krzyczała i wtedy ten okularnik powiedział, że jej pokaże, jak to jest z normalnym mężczyzną, bo ona chyba woli dziwadła. No nie! Shani powiedziała do niego bardzo brzydko i kopnęła go w... Jajka. Domyślam się gdzie. Skrzywdzili ją? Nie, ten pan w okularach popłakał się, a pozostali bali się zbliżyć do Shani, która ich brzydko nazywała. Shani potrafi zadbać o siebie. Współczuję salamandrom. Ale mów dalej. I wtedy uciekłem i oni pobiegli za mną i biegłem bardzo szybko i się potknąłem i mnie złapali. Zaprowadzili mnie gdzieś i zarzucili worek na głowę. Mhm. Bałem się nawet bardziej niż na podgrodziu. Zacisnąłem oczy i wyobrażałem sobie, że jestem z daleka od złych ludzi i świeci słońce i jest ładnie. A potem znalazła mnie Alina. Naprawdę. Przysięgam, że nie kłamie. Sam się tepnął? Geralt, ja nie chcę tam sam wracać. Sam czy Triss? Będą chcieli mi zrobić krzywdę. Niech Shani tu przyjedzie. Już dobrze. Zastanowimy się nad tym. Będę grzeczny, obiecuję. Bywaj. Dobła, zupa z bobła. Co jeszcze mamy do oddania? Tego nie zrobię. Julian zaraz. To też na razie nie. To idziemy z krzaty przy moście. I są bardzo niedaleko, więc tym bardziej. A co ja jeszcze chciałam? Coś jeszcze mi chodziło. Czej! Ja chyba w tą stronę idę, co? Czy nie? Nie, no dobrze, tędy. To ja pierdzielę. A, bo oni tutaj już są. Okej. Okay. I proszę was bardzo. Muszę znaleźć czterolistną. Zanieść! Jezu. Murarz. Chyba sam, bo to wygląda, że ma talent podobny do Ciri, że sobie wyobraża miejsce i tam się teleportuje, no. No, tak by było. Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi tę czterolistną koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Ale słodziaki. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale, twoja nagroda. Się zaziewam, no. Na pewno nie księga o upiorach, pomocnik, potrzebuje pieniędzy, kurde. Niczego nie potrzebuję. Dobra, pomocnik,
czy księga? Pamiętam sobie. Bo nie? Aż się musiałam przepoczwarzyć się. No ten, w sumie, no ten sen nie jest mi potrzebny tak naprawdę. Ja sobie ze wszystkim poradzę. Pieniędzy nie potrzebuję. Dobra, wezmę najmniej księgę, księgę o upiorach. Proszę bardzo, tylko nie mów nikomu, skąd ją masz. Ten dziwak, pustelnik, strasznie się wkurzy, jeśli się dowie, że ją pożyczyłem. Dziękuję. No. No dobra, otrzymałem nagrodę, czyli to mamy. Idziemy w takim razie teraz do tego Juliana szybciutko i być może to się właśnie... Nie do Juliana. Gdzie mój telefon? Tutaj. Uno momento, zobaczmy jak się przespać z panią z Village'a. Jest. Celina, no to to wiadomo. Elf woman. Bring her food. In the elf cave. She's not terrible. She's wearing an elaborate... Ale ona nic ode mnie nie chciała. Ja z nią nawet gadałam, pamiętam ją. Ona powiedziała, że jest super głodna. I ja powiedziałam, że no to fajnie, przecież ja mam tyle jedzenia, mogę ci dać cokolwiek. Ona nie chciała nic ode mnie. No to co? Often hangs out on the inn. Also be found one around the village. Peasant woman. A sugar though is what she wants. White honey. Jak? You can also obtain rugby in the back. Some of my in the present different. Aha, czyli ona za wszelką cenę chce dostać cukrową lalkę. No to super. A ja tą lalkę zjadłam. No zajebiście. No to nie będzie kart w takim razie. Żyć. Dobrze ja idę w ogóle? Jakieś... Były one tu wcześniej? Dobra, gdzie ja kurwa jestem? Dobra, karczma. Okej. Na tropie. No mogę pójść, zobaczyć oczywiście, nie? Ale na tym... na wiki jest napisane, że jedyne miejsce, gdzie można dostać no, tą cukrową lalkę, no to właśnie od tego piekarza, od którego dostaliśmy po tym, jak daliśmy mu biały miód. I po prostu we wcześniejszych chapterach u Salamandry w różnych domach, nie? Występował. No i to się zgadza. Dobrze, że jesteś. Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Dobra, wejdźmy jeszcze szybciutko do tej karczmy. Oto, hazardzistka. Panienko. Słucham? Widzę, lubisz, że lubisz hazard. To mało powiedziane. Uwielbiam wszelkie gry hazardowe. Rzadko widuje się kobiety hazardzistki. Podobnie mężczyzn ciekawskich jak baby. Wybacz, ale jeśli nie masz ochoty na partyjkę kości, tylko marnujesz mój czas. Dobra. Zostań tam, gdzie jesteś. Czekaj, czemu jest gra zapisana?
Czemu teraz się gra zapisała? Jezu, martwię się. Piąteczkę. Albo jedynka, albo szóstka. Pójdź ci w dupę, kościa. Kościu. Cokolwiek. No nie. A jeden. I będę zwijał powoli zagrać w końcu. Chyba teraz? Teraz to już powinieneś się zbierać do spanka, a nie tam grać. No co mam ci powiedzieć? No nie będę cię zatrzymywać, ale nie ukrywam, że bardzo mi przyjemnie jak jesteś i mam do kogo pysk otworzyć, także na pewno będzie mi smutno jak pójdziesz, no ale co zrobisz? W życiu nigdy nie można mieć tego się chce, nie? Chyba ta jest. Mówisz, nie było dzisiaj z panem? Oprócz oczywiście tego co rano. Słucham? Nie można, prawda? Weź ty mnie nie smuć jeszcze bardziej może, co? A ty długo jeszcze zamierzasz grać? Nie, w sumie to nawet już myślałam powolutku o tym, żeby iść niedługo. To jeszcze tylko sobie zobaczyć, co tutaj się ciekawego wydarzy z tą Aliną. Ona się zamieni w tą południcę, czy co tam. I pójdę niedługo. Też już mi się nie chce siedzieć. Oczywiście przypominam, jak zwykle, że ja tu siedzę od 7 godziny. Więc no... Tyłek mi odpada od siedzenia i w ogóle wszystko. Więc no... Jeden, dwa... Jaka jest szansa na to, że z tego mi wypadnie trójka? Dobra, spróbujemy. Trójka! Chuj ci do dupy. Zero, no jak zwykle. Jasne, że tak. Jasne, że tak. Ale jej tu wcześniej nie było, na 100% jej tu wcześniej nie było, nie? Tej baby. Słucham? Nie siedź za długo? Dobrze. Nie będę siedzieć za długo. A, dwie piątki. Będę. Pa, Pawełku. Pięknego. Tylko babo, daj się ograć. Słucham? Zostań tam, gdzie jest. Ty
Trzy, trzy. To.